Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej od 25 lat prowadzi formację i edukację młodzieży. W tym czasie członkowie KSM zorganizowali również niezliczoną ilość wydarzeń religijnych, kulturalnych i edukacyjnych. W filmie zebraliśmy wypowiedzi obecnych członków KSM oraz członków seniorów i sympatyków, którzy opowiadają o szerokiej działalności, zwłaszcza kulturalnej, stowarzyszenia. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszej diecezji zrzesza młode osoby, młodych katolików od 14 do 30 roku życia i naszym zasadniczym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. To kształtowanie dojrzałych chrześcijan ma polegać na takim wieloaspektowym kształtowaniu młodego człowieka, nie tylko duchowym, bo tutaj niektórzy mogą mylnie sądzić, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży kształtuje tylko duchowo, ale też na takim kształtowaniu intelektualnym człowieka, ale też w aspekcie fizycznym, sportowym kształtowaniu młodego człowieka, kulturalnym, ale też patriotycznym. Ja zajmuję się również prowadzeniem świetlicy, którą prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, zastanawiałem się, co to jest, co to za stowarzyszenie, co się z tym dzieje, gdzie... Wiadomo, katolickie, czyli coś przy kościele. Zastanawiałem się pewnie jak co drugi młody chłopak właściwie, ale co mi i na co mi to, po co mi to w życiu. Ale mówi, Piotrek, słuchaj, przyjdź, zobaczysz, o co chodzi i wtedy dopiero zdecydujesz. Dobra, okej, poszedłem. Zobaczyłem, że to całkiem fajni, normalni ludzie na salce parafialnej, ale bardzo sympatyczni i były bardzo ładne dziewczyny. Dzisiaj oczywiście to już ma mniejsze znaczenie, ale pamiętam, że to był ten moment, który mnie zachwycił do tego, że są ludzie, którzy chcą coś zrobić, coś więcej niż tylko siedzieć w domu. To mi bardzo odpowiadało. Tak zaczęła się moja przygoda z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. W każdym mieście organizacje pozarządowe dają możliwość ludziom młodym i starszym do realizacji własnych pasji, własnych możliwości, do kształtowania siebie, uwrażliwiania siebie. Taką organizacją jest także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Nie jest to organizacja tylko i wyłącznie w kościele, nie tylko i wyłącznie bazująca na modlitwie, ale jakże dla niej jest ona istotna i ważna. Jedną z form organizowania życia młodzieżowego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży są koncerty muzyczne połączone z wartościowym przekazem. W 2018 roku odbył się koncert raperów z zespołu Młode Koty, którzy dzielili się z młodą widownią nie tylko swoją pasją, ale także świadectwem życia. Na co dzień jestem członkiem zespołu Młode Koty przez U. No ja wiem, że to granicy niedaleko, ale też jest to jest związane, nie? Człowiek z Mołu Młode Koty sam albo z chłopakami mam przyjemność jeździć w Polskę, tam, siam, obam i w ogóle wszędzie, żeby głosić Pana Jezusa, żeby opowiadać o tym, jak Jezus zmienił moje życie. Żywego Chrystusa. Idzie w Młode Koty.
wchodząc na świat, jesteśmy biorcami i adresatami modlitwy, czułości, miłości, troski dorosłych. Ale stając się coraz bardziej, wchodząc w życie dorosłe, już przejmujemy na siebie obowiązek odpowiedzialności za innych. I myślę, że ta szkoła, którą realizuje szkoła formacji chrześcijańskiej, także odpowiedzialności za drugiego człowieka w duchu chrześcijańskiej wartości Ewangelii, którą realizuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jest jak najbardziej tutaj właściwa i potrzebna dzisiaj, aby dojrzewać, aby formować się jako odpowiedzialny chrześcijanin, jako także później realizujący swoje powołanie życiowe, czy to męża, czy też żony, ojca, matki, czy również zaangażowanego w życie wspólnoty Kościoła. I myślę, że tutaj ta Ewangelia, która jest w centrum, bo przecież KSM nawiązuje bardzo często do Ewangelii, gdzie jest zawarta miłość bliźniego, gdzie jest realizacja tej miłości, dostrzeganie i również tego etapu czasu, życia człowieka, jakim jest młodość. Bo tu się wiele rzeczy zaczyna, tu się wiele rzeczy tworzy i jak dobrze się przeżyje młodość, twórczo, kreatywnie, to później będzie to rzutowało również w życiu dorosłym. A jeżeli tutaj będą zaniedbania, bądź też te niedostatki w przeżywaniu, to myślę, że to będzie później obciążeniem dla okresu młodości. I tak patrząc na życie młodych ludzi, można zauważyć, że ktoś, kto w tym okresie czasu przeżył wiele dramatów, później jest mu się bardzo ciężko przebić w życiu również dorosłym. Dlatego formacja tutaj Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odgrywa moim zdaniem bardzo wielką rolę w kształtowaniu kreatywnym młodych ludzi w życiu dorosłym. KSM-owicze bardzo często twórczo angażują się w rozwój życia kulturalnego w parafiach i lokalnych wspólnotach. Organizują przedstawienia teatralne, wieczornice, montaże słowno-muzyczne. Rok 2018 poświęcony był świętemu Stanisławowi Kostce. Z tej okazji młodzież również przygotowała przedstawienie. Zabierz mnie za sobą. Nie odchodź. Żyj dla mnie. Chcę, żebyś wstąpił do zakonu jezuitów. Już od dawna o tym myślę. Ale powiedz mi, kiedy zabierzesz mnie do siebie? Ja chcę być już u Jezusa. Jeszcze nie teraz. Módl się. Panie, czyżbyś wracał z tego przedstawienia w kościele? Czego ty tam w ogóle szukasz? Przecież księża okłamują ludzi, że Bóg przychodzi na ziemię i ukrywa się pod znakiem chleba i wina. Droga Pani Jadwigo, to nie są żadne kłamstwa. Jezus jest z nami naprawdę. Cóż za bzdury! Biblia, ją należy poznawać. Eucharystia, jak to na nią inaczej mówicie, najświętsza ofiara? Oj. Rok 2018 poświęcony jest świętemu Stanisławowi Kostce. Jest to patron młodzieży, ale i również patron Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Razem z naszym oddziałem postanowiliśmy, że przedstawimy w kościele krótką scenkę. Było to 5 scen o żywocie świętego Stanisława Kostki. Zrobiliśmy to po to, żeby uświadomić młodzież o wspaniałym patronie, jakiego ma. O wspaniałej osobie, jaką był święty Stanisław Kostka. Po tej sztuce zapadło nam w pamięć to, że święty Stanisław Kostka nie jest takim ułożonym chłopakiem z kościoła, tylko musiał być to mężczyzna o silnym charakterze. Dzięki temu przedstawieniu dowiedzieliśmy się, że święty Stanisław Kostka nie był takim ułożonym chłopakiem z kościoła, tylko musiał być to mężczyzna silny psychicznie i fizycznie. Dlatego przez tą sztukę chcieliśmy pokazać, jaki naprawdę był święty Stanisław Kostka. W przedstawieniu o świętym Stanisławie Kostce grałam starszą protestantkę, u której aktualnie mieszkał Stanisław. Próbowała ona go zniechęcić do Boga i generalnie do wartości katolickich. Dla mnie przygotowania do tej roli były bardzo ciężkie, bo protestantka jednak ma inne wartości niż osoba, która pochodzi z domu katolickiego. Jednak granie w sztuce jest dla mnie bardzo interesujące i
wymaga dużo przygotowania. W naszym oddziale przygotowujemy tak co najmniej 3 sztuki rocznie. Wymagają one dużego przygotowania i ciężkiej pracy. Chcemy przez nie pokazać ludziom Boga w inny sposób, to znaczy nie tylko z Biblii, nie tylko z opowiadań księży, tylko przez takie przedstawienia, które docierają też do młodych ludzi. Jednym z zadań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest angażowanie się w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych. Stąd wielu KSM-owiczów podejmuje się pracy na rzecz społeczeństwa. Jednym z nich jest Piotr Barczak, senior KSM, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży miało i ma niesamowity wpływ na moje życie. Tam zaczynałem się tak naprawdę uczyć funkcjonowania, organizowania, bycia wspólnego, odpowiedzialności za drugiego człowieka. To stowarzyszenie to formacja nie tylko, choć najważniejsza rzecz, to duchowa, poznawanie Pana Boga, modlitwy samego siebie, ale także angażowanie się, można byłoby powiedzieć, poza budynkiem Kościoła, czyli w społeczeństwie. To ono kształtuje, jak pomagać innym ludziom, jak funkcjonować w działalności charytatywnej, jak udzielać się w wolontariacie. Dzisiaj coraz trudniej podjąć wyzwanie, aby wejść do jakiegoś stowarzyszenia, zobowiązać się do jakiejś systematycznej pracy. Ale ona daje naprawdę dużą radość i niesamowite efekty w przyszłości. Dlatego zachęcam Was wszystkich młodych ludzi dzisiaj do angażowania się, szczególnie w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. KSM wychowuje również do angażowania się w życie rodzinne i przygotowania do założenia własnej rodziny. Stąd inicjatywa mszy świętych o dobrą żonę i męża. Właśnie też się modlili.
mijali się na korytarzach, ona przyglądała się w kilku dni usilnie, wpatrywała się bardzo mocno, jak opisuje w książce właśnie jego oczy. I w pewnym momencie stwierdziła, była pewna, to ten. Umówili się na pierwsze spotkanie, pierwszą randkę. Opisuje, że było cudownie. Pod koniec wieczoru była przekonana, że będzie z nich idealna para. Że to właśnie osoba, z którą chciałaby spędzić resztę swojego życia. I jeszcze jedno ją właśnie niepokoiło pytanie, czy jest właściwie katolikiem. I to pytanie też zadała. Wtedy, jak mówię, już w 100% potwierdziła to, że będą razem. Dwa lata później się pobrali, są małżeństwem. Mąż, żona. Wielki dar Boga, jest to święty, mówi szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę. Oczywiście na odwrót szczęśliwa żona, która ma dobrego męża. A przecież każdy z nas, bracia i siostry, chce być szczęśliwy. Ja jako ksiądz, realizując swoje powołanie, w większości tutaj wielu już małżeństw, wielu młodych poszukujących, wielu też, którzy są już w jakichś relacjach, może narzeczeńskich. Właśnie każdy chce być szczęśliwy. Właśnie z tą drugą osobą. Moi kochani, może nam się wydawać, że ten opis, który przedstawiłem, to taka piękna legenda. Ale to jest właśnie życie. Konkretny dowód na to, że Pan Bóg zadziała. Ale każda sytuacja jest inna. To nie jest tak, że przyjdziemy tutaj dzisiaj. Dzisiaj się pomodlimy na tym mszy świętej i wyjdziemy z kościoła, a ulicy Lubuskiej będzie już czekał kandydat czy kandydatka. Piękny, wymarzony czy piękna wymarzona. Ale moi drodzy, wiemy dobrze, że Pan Bóg dla każdego z nas ma swój plan, swój pomysł. Cieszę się, że zdajecie sobie sprawę, że to powołanie do małżeństwa też nie jest łatwe i podejmujecie różne kierunki w tej dziedzinie, żeby właśnie tą drugą połówkę odnaleźć. Ogłaszając właśnie dzisiejszą rzeźbę na różnych forach internetowych, na Facebooku, mogliśmy przeczytać już komentarze. Niektórzy pisali już tak trochę zdesperowani, no nic nam innego nie zostało, przyjdziemy do kościoła się pomodlić. No byliśmy w jednym klubie, w drugim na dyskotece. Nie przyniosło to efektów. Trzeba iść może spróbować z Panem Bogiem. Moi drodzy, ja bym wolał, jako ksiądz oczywiście to minął kolejność, żebyśmy najpierw tu przychodzili. Tak jak modlimy się, zobaczcie, bracia i siostry, różnych intencji. Za ofiary mszy świętej tak często, za naszych zmarłych. Zdarzają się przeświętą święte dziewczyny z okazji urodzin. Prześwięte małżonkowi dziękują za jakiś jubileusz wspólnego życia. A zobaczmy, że jeszcze nigdy, 10 lat jestem księdzem na czwartej parafii, jeszcze nikt nie zamówił nigdy mszy świętej, właśnie prosząc o tą drugą połówkę. O to, żeby znaleźć tą dobrą osobę, z którą przeżyje się szczęśliwe życie. Moi drodzy, dzisiaj, gdy część młodych tak często nie chce zawierać też sakramentu małżeństwa, w ogóle nawet związku cywilnego, gdy czasem te relacje są bardziej płytkie i krótkie, gdy to właśnie takie życie wspólne trochę się rozluźniło, ogranicza się czasem do też zaspokajania jakichś naszych potrzeb, porządliwości, jeszcze bardziej trzeba właśnie się modlić, żeby poszukiwać tą żonę i męża nie tylko na jakichś właśnie internetowych czatach, ale właśnie żeby przyjąć to jako też Pana Boga, że można przyjść tutaj do kościoła, że w naszych modlitwach osobistych możemy przecież taką intencję zawsze polecać. Żeby ten Pan Bóg nie zaczynał być potrzebny dopiero wtedy, gdy małżeństwo spotyka się z jakimiś problemami, nie może mieć dzieci, gdy przychodzą jakieś trudności, konflikty, gdy
gdy właśnie odczuwa się jakiś niepokój, otwałość związku. Wielu mówi się przecież o do Boga w intencjach swoich dzieci. To i tym podobne prośby mają jednak taki, można powiedzieć, już charakter, który Bóg jest potrzebny, bo zawiódł człowiek. Zapewne nie byłoby tyle różnych kryzysów, rozwodów, małżeństw, na niby, gdyby miłość, a nawet zakochanie, zaczynałoby się właśnie od pola, od modlitwy. Tak łatwo pod wpływem zauroczenia przecież drugiej osobie powiedzieć kocham. Bardzo łatwo, gdy już spotkamy jakąś niewiastę czy chłopaka i człowiek się zauroczy, zakocha. Wtedy łatwo jest kupić piękną różę, podać czekoladki z napisem majątku. Ale dużo trudniej właśnie jest to kocham, później powtarzać każdego dnia, gdy ten okres, gdy ten czas minie. Ojciec Święty Jan Paweł II przed wielu słów wypowiedziałem do młodych, powiedział także takie: powiedz mi, jaka jest Twoja miłość, a powiem Ci, kim jesteś. Mówił, bo przecież to miłość określa człowieka, każdego człowieka. A swój szczególny wyraz i spełnienie właśnie ma w małżeństwie. Moi drodzy, chcemy dzisiaj prosić dla Was, wszystkich ludzi tutaj obecnych, o miłość prawdziwą i trwałą. Taka miłość jest pięknym darem od Pana Boga. To jest Jego łaska. Bóg nie tylko zbawia, zdrawia, ale także uczy i pomaga kochać. Bo przecież łącząc w sakramencie małżeństwa kobietę i mężczyznę pragnie, by małżonkowie byli tym wymogowym darem. Bóg nas stwarzając, przecież szczególnie tutaj stwarzając mężczyznę i kobietę, daje właśnie mężczyźnie kobietę, a kobiecie mężczyznę. Tak powstaje małżeństwo, a z niego rodzina. Moi drodzy, właśnie proszę o tych naszych intencji, o zdrowie, o pracę, o zdanie egzaminu. Właśnie prośmy, aby Pan Bóg na naszej drodze, na naszej drodze tych wszystkich poszukujących postawił właśnie tą właściwą osobę, która będzie tym darem też od Pana Boga. Bo przecież pamiętajmy, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Moi kochani, oby każdy, kto myśli w bliższej czy dalszej perspektywie o sakramencie małżeństwa, właśnie czyni to także przez modlitwę. Aby słuchamy powiedzieć swojej żonie, mężowi, nie tyle do ślubu, ale po latach. Ciebie to mi Pan Bóg zesłał. Amen. Zanieśmy teraz przed trąd Pana Boga naszego Panie Boże, najpożywniejszy pokarm Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy Słowa. Módlmy się w intencji za dobrego męża lub za dobrą żonę. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy Słowa. Znajdowaliśmy i pożywienie dla naszej duszy. Ciebie prosimy. Yeah.
Modlmy się. Zastanawiałam się, co mam tutaj powiedzieć, ile czasu i na czym skończyć, żebyśmy mogli w sumie spotkać.
dalej co się działo. Chciałabym wam powiedzieć, że na temat trochę miłości. Dla każdego z was, dla mnie, dla mojego męża, dla każdego, kto jest was stosowna, miłość to jest coś innego. Dla mnie jest czymś innym, dla męża jest czymś innym. Każdy z was miłość rozumie po swojemu. I miłość małżeńska jest najpiękniejszym od Pana Boga, którą mogliśmy dostać. Tylko tą miłość trzeba pielęgnować. To nie jest tak, że mamy w końcu po już latach czy miesiącach spotkamy tą naszą wymodloną osobę. Tą miłość trzeba pielęgnować. I to są małe gesty. To, co powiedział chociażby papież Franciszek, że przed pójściem spać trzeba się pogodzić. Dlatego, że nie wiemy, czy ja muszę godzinać. I w naszym małżeństwie to tak się mówi. Wiadomo, co są to, nie? Jedni bym chciał mówić lekko szybciej, a inni tak jak ja, nie. Więc po to jest ta druga osoba, ten małżonek, który nam towarzyszy. I to ta druga osoba, która nas łapie. I tak małżeństwo jest, że trzeba iść na kompromis tym pierwszym gestem. To jest właśnie ten pogodzenie się z człowieku, żeby jednak na koniec dnia dokończyć się spokojnie. Druga sprawa, słuchajcie, małe gesty to są piękne słowa kochać. Ksiądz powiedział, że jak się jest narzeczeństwem, to uczeniem, to słowa się często mówi. Ja staram się w tym zgadzać. Ale małe gesty też trzeba te słowa dbać. Nie tak tam idziesz, a kocham cię, czy ja mam. Tylko jednak kładąc się spać, idąc do pracy, chodząc do szkoły, gdziekolwiek, czy nawet napisać te słowa, na ten był przecież 21 wiek, tak? Napisać te słowa, że cię kocham. I to już nie ma. Nasz dzień już nie lubi. Malutkie gesty jak przytulenie, danie ręki, pomoc w sprawach domowych, jak to się na etapie pielęgnacji związku, dążenie do małżeństwa. Po prostu pytanie, czy chcesz ci pomóc. I to buduje małżeństwo. Dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że po 11 latach, bo w sumie 6 latach małżeństwa, kiedyś inaczej sobie wyobrażałam, jak to będzie z żoną, mojego męża, jak to będzie w naszej rodzinie, będzie pięknie. Nie oczywiście tak jest, ale czasami są też schody. Ale wspólnie te schody zamieniają się w pochylny. Wspólnie razem przeżyjcie. No, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Czas mówi, że wystarczy. No i oficjalnie dziękuję księdzu Marcinowi, że po nas poproszę, żebyśmy powiedzieli to świadectwo, bo wyobrażam sobie, że ja będę z młodym człowiekiem. Trudno jest, kiedy ktoś na nas patrzy, że przecież do kościoła, nie? Gdzie? Do kościoła. I za to wam dziękuję, że będziecie w kościele. Jedną z najnowszych inicjatyw KSM jest
akcja polegająca na organizowaniu spotkań ze studentami i księżmi na tematy wiary. Wydarzenie to odbywa się co miesiąc na terenie klubu kabaretowego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Debata poprzedzona jest za każdym razem krótkim występem kabaretowym, luźno wprowadzającym w temat spotkania. Na spotkaniu z Czarnym pojawiłem się, ponieważ młodzież z KSM-u zaprosiła mnie jako kogoś, kto występuje na scenie, związany jest z gębą. Jestem tu w charakterze na tym spotkaniu na samym początku jako humorystyczny wstęp. Taka interaktywna komunikacja z uczestnikami w aspekcie takim, w aurze takiego humoru. Czasami pokażę jakiś krótki sketch, czasami razem, tak jak dzisiaj, podziałaliśmy w improwizacji. Podajcie teraz miejscu, jakim oni się znajdują. Ja będę jakby co pomagał tutaj. Aha, jak ktoś nie odpowie pytaniem, albo za długo będzie się zastanawiał, to trzeba krzyknąć giń. To krzykniemy na 3-4. 3-4. Giń! Bardzo dobrze. Podajcie miejsce. Zachrystia, dobra. Zachrystia? Za bliska? Wszystko jest okej. No. Zaczyna Klaudia, zacznie, bo później jak ten co ginie, to zaczyna ten co wchodzi. Zaczyna Klaudia, Zachrystia. 3, 2, 1, Zachrystia. I pytanie zadajesz. No coś tam, gdzie jest kropidło? Ja podpowiem, dobra, ja podpowiem, słuchajcie, bo trzeba ten, gdzie jest kropidło, zapytaj. Jak ten to? Gdzie jest kropidło? A ksiądz nie zabrał? Ten, teraz z tyłu, chyba, tak? Nie, teraz ty musisz z pytaniem, to ja ci podpowiem, jak ksiądz. A ten w czarnej sutannie? A nie w tej fioletowym oznacie? A nie w tej różowej? A teraz jest laudeta? A od kiedy jesteś w kościele? Zapytaj. Od kiedy jesteś w kościele? Ja w kościele? Dobra, to okej, zmieńmy się, dobra, bo to sobie wiadomo, że nie, spokojnie, przecież ten, wyrwałem was, także dobra, zmieńmy się, zmieńcie się. To wy też? No, zmieńcie się raz i zaraz ten, spokojnie, przecież to wiadomo, to nikt ten, jest bardzo dobrze. Dobra, zmieńmy miejsce, tak, na szybko lecimy, to jakieś miejsce inne podajmy. Rzeźnia. Ale żeście dostali? Teraz ja, tak? Zacznij ty, tak. Gdzie jest miejsce? Jakie miejsce? Zielone. Nie do pytania, to zmiana. I teraz Klaudia, w rzeźni jesteś i po prostu coś tam się zapytaj. Gdzie jest siekiera? O. Która siekiera? A ile mamy? Zapytaj. A ile mamy? Dobra, giń. Jeszcze pytanie? Tak, nie, nowe zadajesz pytanie. Nowe zadajesz. Jeszcze chwilkę i kończymy. Do czego ci się kiera? O, bardzo dobre. Żeby porąbać. Ile mamy ludzi? Siekiera potrzebna do ludzi? I to jest fajne połączenie właśnie takiej luźnej, fajnej, humorystycznej atmosfery, klimatu z późniejszą rozmową na tematy religijne. Od wielu lat KSM prowadzi także młodzieżowy klub Arka, którego dyrektorem jest pani Krystyna Romankiewicz. To miejsce, gdzie młodzi mogą rozwijać swoje pasje plastyczne, muzyczne, teatralne czy taneczne. Odbywają się tam koncerty, konkursy recytatorskie i przedstawienia teatralne. Znajduje się tam również galeria obrazów. Cieszę się bardzo, że udało mi się stworzyć młodzieżowy klub Arka dla dzieci i dla młodzieży. No i dla dorosłych też czasem różne spotkania organizowaliśmy. I właściwie to pracuje społecznie, nieodpłatnie. Ale dla mnie to jest ogromna przyjemność, że mogę ludziom, że dzieciom i młodzieży mogę dać radość. Patronami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży są także młodzi ludzie. Karolina, błogosławiona 16-latka oraz Stanisław, święty 18-latek. Święty Stanisław Kostka i błogosławiona Karolina Koskubna to patroni Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mimo tego, że żyli bardzo dawno lat temu, wpisują się w naszą historię i naszą działalność. Błogosławiona Karolina Koskubna, mimo tego, że obroniła swoją czystość, nie tylko dlatego została błogosławioną. Ona pomagała w parafii, pomagała ludziom, uczyła ludzi, była dobrym duchem parafii. Święty Stanisław Kostka natomiast, pomimo tego, że sprzeciwił się rodzicom, walczył o to, aby być świętym. My także chcemy naśladować błogosławioną Karolinę i świętego Stanisława Kostkę. Młodzi KSM-owicze przygotowują także szereg innych inicjatyw wspierających formację młodych ludzi w kraju i za granicą. W tegorocznym adwencie KSM
z parafii w Żarach, dokładnie z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zorganizował rekolekcje. Rekolekcje miały nam na celu ukazać to, że każdy człowiek jest powołany do życia w wspólnocie. Daje nam, ludziom, wspólnota taką pomoc w pokonywaniu trudności dnia codziennego. Również te rekolekcje dają mi osobiście coś bardzo ważnego. To jest spotkanie z innymi ludźmi, którzy też starają się być blisko przy Panu Bogu, tak jak ja to próbuję robić. Schronisko dla osób bezdomnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej jest prowadzone przez Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego RONDO. I tak jak sama nazwa fundacji wskazuje, jesteśmy grupą ludzi, którzy wierząc w opatrzność Bożą i w to, że Pan Bóg pomaga nam na co dzień, chciała rozpocząć działania w zakresie pomagania osobom bezdomnym. Wywodzimy się obie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w związku z tym też formacja, aby Bóg, honor, ojczyzna były ważne w naszym życiu, nie jest nam obca. Właśnie te szeregi kształtowały nas zarówno w postawie chrześcijanina, ale również w postawie osób zaangażowanych społecznie. Jak mówi też historia KSM-u, KSM przedwojenny zajmował się osobami bezdomnymi, w związku z tym też nasza działalność tutaj jest spójna z wizją, która wówczas przyświecała temu stowarzyszeniu. Takie warsztaty liderskie, szkolenie młodych ludzi, aby wychodzili poza ramy, poza standardy, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. W pytaniu pomagać gotów, zawsze gotów. Myślę, że to, co też jest ważne, to te działania, które nas wykształcił KSM, to są takie działania, które potrzebują konkretów. Znaczy zawsze wierzyliśmy, będąc w naszym stowarzyszeniu, że nie tylko chcemy razem ze sobą być, tworzyć ze sobą relacje czy modlić się, ale też chcemy, żeby ta konkretna nasza praca przekładała się na dobro drugiego człowieka. I pamiętam jeszcze czasy, choć mój czas z KSM-u minął już ponad dekadę temu, jak jako młodzi ludzie organizowaliśmy akcję dobroczynną dla osób z Białorusi. I to było takie doświadczenie, które nas bardzo mocno zintegrowało, ale też tak dodawało nam skrzydeł i uczyło nas odpowiedzialności za decyzje, które podejmujemy, ale też za działania, które realizujemy i za drugiego człowieka. W całej Polsce Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje akcję pod tytułem Polak z sercem. Jest to akcja dwutorowa, która ma na celu pomoc młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy. Pierwszym etapem była zbiórka żywności i produktów, która odbyła się od 11 listopada do 25 listopada bieżącego roku. W naszej diecezji zbiórkę organizowaliśmy w ponad 10 miejscach. Pomagało nam około 50 wolontariuszy i udało zebrać nam się tak dużo produktów, że trudno się dostać do biura. Drugi etap akcji Polak z sercem ma na celu zbiórkę pieniędzy, która trwa od listopada tego roku do końca czerwca kolejnego roku. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wyjazd wakacyjny dla młodzieży z Białorusi i Ukrainy, którzy również pragną odwiedzić nasz piękny kraj i poznać jego historię lepiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to dla wielu wspaniała przygoda życia. To także rodzina ludzi, którzy chcą spędzić aktywnie swoją młodość i nieść Chrystusa na cały świat. KSM to przede wszystkim dla mnie wspaniała wspólnota młodych ludzi. To jest najważniejsze, bo kwiat dzisiaj niesie mnóstwo ofert. Zobaczymy, że człowiek wyjdzie to ciągle na różne afisze, zaproszenia, na spotkania do różnych grup. Młodzi mogą szukać różnych okazji, żeby gdzieś tam się właśnie dokształcać, spotykać, rozwijać swoje pasje. KSM łączy, można powiedzieć, wszystko, wszystkie dziedziny dla mnie. Ja nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez właśnie tej wspólnoty KSM, bez młodych ludzi, ponieważ tak jak obserwuję przez te lata, naprawdę dla wielu osób KSM stał się takim też domem jako wspólnota i naprawdę wpłynął bardzo, bardzo mocno na rozwój. Mogę wiele takich osób wskazać. Co daje KSM i dla mnie przede wszystkim to właśnie młodzi ludzie, którzy mają zapał, mają chęci i chcą właśnie coś więcej robić w kościele, w naszych parafiach, ale nie tylko, bo zobaczmy, że przecież te wszystkie różne nasze działania kierujemy także i wykraczamy poza często wspólnotę kościoła.